przez ostatni tydzień nagrywaliśmy z orkiestrą Symfonia dla Consonus przy projekcie Symphonic Theater of Dreams. Nagrywaliśmy single do nadchodzącego projektu Symphonic Tribute to Haken. Jest to nasz drugi zespół, którym będziemy składać hołd w orkiestrowy sposób. Przez ostatni tydzień nagrywaliśmy naszą całą orkiestrę. Jest to sekcja instrumentów smyczkowych. Do tego projektu zaprosiliśmy ogromną sekcję dętów, dętych blaszanych oraz sekcję perkusji, fortepianu oraz dętych drewnianych. Jest to ogromne przedsięwzięcie, bo pierwszy raz mamy aż tyle muzyków przy jednym projekcie. Był to jeden z krótszych, bo tak naprawdę to tylko tydzień byliśmy w studiu, dwa dni to był czas na próby. No i teraz czekamy na miksy i oczekujemy, co tam nasi inżynierowie dźwięku stworzą z tego materiału, co żeśmy nagrali w Radiu Gdańsk. Uwaga! Ten sam tak naprawdę temat. To są podobne, ale nie te same oczywiście riffy, to jest ten sam gatunek. Ale nie można określić, czy było łatwiej, czy trudniej, tak? Bo każdy projekt tak naprawdę, każde wejście do studia wiąże się z innymi problemami, czy to technicznymi, czy z innymi wymaganiami od partytury, od dyrygenta, ode mnie, czy tam od inżynierów dźwięku, więc wszystko poszło sprawnie. Jestem bardzo zadowolony z tej sesji nagraniowej. No i nie mogę się doczekać, tak? Bo to jest jednak jeden z trudniejszych okresów. Czemu najtrudniejszych? Bo oczekuje się finału końcowego, który jest najważniejszy, tak? Bo to, co tam się właśnie działo przy tym projekcie, czy było łatwiej, czy gorzej, to zostaje między nami, muzykami, to zostaje wszystko w naszej drużynie i później się z tego śmiejemy. Nieważne, czy to był problem, czy nie. Jezu! Proszamy. Najważniejszy jest efekt końcowy i to, co powiedzą fani, to, co powie sam zespół, to, jak prasa nas odbierze, no, to jest najważniejsze. Zawsze jest raz łatwiej, raz trudniej. Ten takt 7 ósmych, gracie bardziej jak strzeli, da, to jest ja pa 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 ti ja pa 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 pa. Tam próbujecie jakieś triole ukłaść na nogi. Szymon już idzie do was. Znaczy, improwizowaliśmy, ale zasadniczo ta improwizacja była bardzo mocno zagnieżdżona w oryginalnym utworze. Tak, dzisiaj była improwizacja oparta na oryginale, ale w koncepcji Michała. Wysoki trochę jest przy nisko. Przy nisko, czyli przy wysoko. No, jest przy nisko. Jest przy nisko, czy musi być przy wysoko. Czyli jeśli
zasadzie o współpracę z Janem Galbasem oraz Kubą Mańkowskim, to jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony, że w ogóle ich poznałem, tak? Bo ich pasja w ogóle do tworzenia, do produkowania muzyki, do miksowania, do masteringu i tak dalej, to jest coś niespotykanego, bo miałem przyjemność współpracowania z innymi realizatorami jeszcze przy tym, jak zaczynałem nagrywać jakieś swoje pierwsze rzeczy i to były bardzo takie amatorskie do szuflady projekty. No to powiem szczerze, że czasami się obawiałem, żeby po raz kolejny zadzwonić i zapytać, czy pan by jeszcze coś nagrał, bo wiadomo, każdy człowiek jest inny, ale często się zdarza tak, że realizatorzy realizują, bo realizują. A tutaj jest inaczej, tak? Oni są zainteresowani, oni chcą w to wejść całym sercem, całą pasją do muzyki. Dogadują się świetnie, są bardzo sprawnymi realizatorami, to też jest najważniejsze. No i nie mamy problemów przy współpracy, świetnie się dogadujemy, więc jestem bardzo szczęśliwy, że przy tym kolejnym projekcie znów współpracujemy razem i wiem, że to nie będzie ostatni raz. Jak wrażenia po całej sesji, bo skończyliśmy właśnie. No jak zawsze pracując z tą ekipą, bardzo pozytywne. A jak różnica pomiędzy ekipą orkiestrową a zespołem stricte rockowym? W nagrywaniu, powiedzmy. Wiesz, taka fundamentalna różnica to jest ilość ludzi w zespole, nie? Tutaj jest, wiesz, kilkadziesiąt osób. W sumie no to około 50 osób, wiesz, było nagrywanych. Więc jakby, no, jak zawsze przy takich projektach orkiestrowych jest to z jednej strony trochę problematyczne, tak, bo no jak masz, powiedzmy, 30 osób w sekcji smyczkowej, to masz 30 razy większe prawdopodobieństwo, że ktoś się pomyli, niż jak nagrywasz jedną osobę. Natomiast no to są, wiesz, świetni muzycy, wiesz, bardzo dobrze przygotowani do nagrań i to procentuje, wiesz, w tym, że ten, no, to jest świetnie zagrane i to, ten dźwięk jest zmasowany, wiesz, to słychać, nie? Słychać tą moc po prostu, nie, więc jakby no i jest też jakby duża zasługa aranżu w tym, że to brzmi tak fajnie, mimo że to jest utwór rockowy właśnie, nie, ale no zaaranżowany na orkiestrę i mimo że brzmi tak właśnie potężnie filmowo, no to jednak zachowuje tą taką rockową energię. Nie? Mierzy jest wspaniałym kompozytorem, jego kompozycje są wybitne. Co tam jeszcze miało być? Z całą ekipą pracuje się wyśmienicie. Bardzo fajne studio, wspaniały projekt. Pozdrawiam i polecam.